Dyrektor, która wszystkich Państwa przywita, ale chciałbym serdecznie powitać na naszym spotkaniu przedstawicieli wojewody, przedstawicieli instytucji, z której dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 600 000 zł. Całość inwestycji to 3 300 000 zł i niesamowite tempo. Jeżeli niesamowite tempo, to patrzę tutaj też właśnie na wykonawcę robót, na przedstawiciela firmy projektowej. Zaczęliśmy w lipcu, skończyliśmy w listopadzie, odbiór nastąpił w grudniu, dziś następuje oficjalne otwarcie. Jeżeli patrzę na wykonawcę, to też patrzę na naszych pracowników, na moich pracowników, pracowników urzędu, którzy naprawdę poświęcili temu mnóstwo czasu i mnóstwo pracy. Powiem Państwu, że były takie sytuacje, że pracownicy urzędu pracowali tutaj do późnych godzin nocnych, które tak naprawdę często ocierały się o godziny poranne po to, żeby w tym terminie móc oddać ten żłobek do użytku. Wszystkim Państwu, którzy się zaangażowaliście w to, że dzisiaj możemy tę instytucję otworzyć, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję tym, dzięki którym możemy tutaj być. Przedstawiciel Rady Miasta, pan Przewodniczący Orbińskiej, od której też jak gdyby to wszystko się zaczęło, te rozmowy o żłobku rozpoczęły się w 2015 roku, pod koniec 2015 roku, dziś mamy początek 2017 roku i możemy się cieszyć. Także u nas księdza Orszulaka, księdza dziekana Orszulaka, który będzie święcił, błogosławił ten, który tutaj będzie patrzył w tę stronę, jako w stronę swoich najmłodszych parafian, bo ksiądz Orszulak jest właśnie stąd. Drodzy Państwo, naprawdę bardzo serdecznie się cieszę. To jedna chyba z ważniejszych inwestycji w ostatnich latach oddanych do użytku w gminie Bieruszów. Inwestycja, która prognozuje, patrząc na młodych ludzi, na naszych młodych mieszkańców, że ta gmina będzie się rozwijała. 48. W tym roku stawiamy tu swoje pierwsze kroki, nie tylko pod względem fizycznym, ale również edukacyjnym. Nasz żłobek w swoich progach mieści 48 łóżków w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Stworzone są dwa oddziały, 24 osoby. Każdy oddział składa się z dwóch sal zajęć i wypoczynku. Żłobek jest wyposażony m.in. w kuchnię, szatnię, rozdzielnik posiłków, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dzieci i personelu, pomieszczenia administracyjne, porządkowe, magazyny żywności, a także jest wyposażony w nowoczesną kuchnię. Żłobek jest także przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Atrakcyjnym miejscem powstały nowe miejsca pracy dla 18 osób. Żłobek jest na miarę 21 roku, jest i będzie wizytówką naszej firmy, a stworzone warunki pozwolą dzieciom doskonalić i poszerzać nabyte umiejętności, rozwijać zainteresowania. Gratulacje. W imieniu zarządu firmy projektowej Kępno składam serdeczne gratulacje z okazji pomyślnego zakończenia inwestycji pod nazwą budowa gminnego żłobka samorządowego w Bieruszowie. Zapewnienie dzieciom właściwych warunków do wszechstronnego rozwoju to niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie. Dzisiejszy dzień otwarcie żłobka miejskiego z pewnością jest to zwieńczeniem wysiłków wielu osób, którym leży na sercu dobro najmłodszych, a także ważny moment w rozwoju gminy Bieruszów i życiu lokalnej społeczności. W związku z tym proszę przyjąć słowa uznania dla Was, pracowników gminy oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do pomyślnej realizacji inwestycji. Jednocześnie wyrażam ogromną satysfakcję, iż firma projektowa Kępno mogła mieć udział w powstaniu tej placówki. Tak wyjątkowym dniu życzę, aby zajęcia w nowym żłobku przyniosły wiele satysfakcji i radości, spełniając oczekiwania opiekunów, nauczycieli, rodziców i dzieci. Niech atmosfera tu panująca będzie sprzyjała twórczej i efektywnej zabawie, nauce oraz mądremu wychowaniu. Fizycznymi i duchowymi. Wspomagaj je, aby nauczyły się od najmłodszych lat kochać Ciebie, każdego człowieka, zwłaszcza rodziców oraz ojczyznę naszą. Jezus Betlejemskiego żłobka, obejmij miłością dzieci z naszego żłobka. Duchu Święty obdarz wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników żłobka,
aby dobrze wypełnili swoje powołanie i by ciągle świadomi, że takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzież. Radości tworzenia mam prawo do nauki. Nie.